Witam wszystkich, siemaneczko, z tej strony Xoxa. Przed wami kolejny odcineczek ze Star Stable. Dzisiaj oczywiście kontynuujemy fabułę i bez zbędnych ceregieli i przedłużania, ponieważ też już bardzo bym chciała to zrobić, także lecimy. Elizabeth, jesteś tu? Ta mgła jest tak gęsta, że przez chwilę nie byłam pewna, czy to ty. Okej. Okay. Tinkan, Concord, gdzie jesteście? Halo? Ciszej, stary druchu, nie wiemy, co czai się w tych cieniach. Dobry pomysł. Widzę latające świetliki. Jeśli je zbierzemy, może pomogą nam rozświetlić drogę. Uwaga na te czerwone. To jurwitkie kłapiące świetliki. Nie dotykajcie ich, gryzą. Okej, okay, czyli lecimy tam. Ogólnie no tutaj się tak dzieje przez tą grafikę moją niską ustawioną. To nie jest błąd żaden. Czyli mamy po prostu podążać... A nie! No i udziabał nas. No cóż. Mamy po prostu podążać tą trasą tych świetlików. Jeśli dobrze zrozumiałam, no to lecimy. Ogólnie mi się udało rozwiązać mój problem z muzyką, której nie było słychać i teraz powinno już być ją słychać. Okej, okay, zbieramy. No i widzę, że tutaj nie mamy jakby powiedziane, ile mamy tego zebrać, czyli po prostu chyba mamy podążać... Ojojoj! Podążać szlakiem tych świetlików. Czy to tam... Nie no, świetliki mówiła. No to lecimy tutaj. Chociaż no nie wiem, bo tam jest ten portal, więc czy my tutaj mamy się zawracać? No ale widzę tutaj most, no to możliwe, że to o to chodzi. Więc pójdziemy sobie tu. Tylko nie wiem, czy jakiś sens ma zbieranie tych świetlików, czy po prostu mamy podążać tą drogą, ale okej, okay, spróbujemy. Okej, okay, okazało się, że ten most jest tutaj zerwany i nie do końca wiem, bo dziewczyny tutaj jakoś skaczą. Wow, ale tam jest ładnie. No nie, ja nie mogę. No to możliwe, że jest po prostu jakaś zablokowana trasa. Więc pójdziemy tutaj. No dobra. Lecimy tutaj. Jest to dosyć... Ajajaj. Nadziałałam się znowu na tego złego. Kurczę. Nie mogę ich tutaj unikać. Jako normalnie... Czuję się tutaj jak w jakimś innym Star Stable, jest taki klimat, ta muzyka i w ogóle ta grafika i jeszcze to miejsce dodatkowo, że tutaj właśnie jesteśmy. No i nic. No i patrzcie, Yharlaim, ale zablokowane, a faktycznie tam widać mury. To kurczę, no to się zaczyna robić problem. Chociaż teraz patrzę na mapę, są tam jakieś kulki, pozaznaczone miejsca. Może, a tutaj... Tutaj coś nam jedna osoba wskazała drogę, tak jakby. Ale no to jest chyba to jest tam, gdzie ja już... Nie, chociaż nie, tu chyba nie byłam. To jest jakaś mgła, faktycznie. Okej. Okay. Okej, okay, no tutaj nie byłam. No to ciekawe, czy to jest to miejsce. Jeśli tak, to dziękuję tobie. Pojechałam za tobą. I tu jest mega dziwnie i nic nie widać. Nie no, ale nie, no tutaj byliśmy na dole. No to wróciłam do... tego samego miejsca praktycznie, tak. No i zobaczcie, no i oni mogą sobie tutaj przyjechać, a ja? No ja nie. No ja nie, czyli to pewnie będzie jakieś potem zadanie, no dobra. Już sama nie wiem, gdzie byłam, a gdzie nie, więc spróbuję pojechać tutaj i po prostu może tutaj widzę, że się da jakoś na góry wjechać. No nie. No tutaj to nie, tutaj tu byliśmy. Kurczę, no. Tam widzę jakiś kamień. Świecą. Oho. Okej, okay, spróbujemy do tego kamienia pojechać. Ale powiem wam, że to jest dosyć... Tutaj można się zgubić, bo jak się nie zna tego terenu, to wiadomo. Nie, to nadal nie to. Okej, okay, chyba jednak źle zrozumiałam zadanie, bo teraz złapałam tutaj w tej okolicy wszystkie te... świetniki się tutaj zaświeciło, nie zdążyłam tutaj tego pokazać, ale podążymy tym tropem, no i zbierzemy tutaj wszystkie i zobaczymy, co się stanie i wydaje mi się, że to jest jednak to, no i jeju, jak na złość, nic teraz nie mogę. No i kolejne nam się zaświeciło, także no tak, o to chodziło. No, czyli powiem wam, że dosyć sporo się najeździłam totalnie bez celu, bo myślałam, że mamy poszukać jakiegoś miejsca, a te motylki to, w sensie te świetliki to zebrać przy okazji, a okazało się, że to totalnie nie o to chodzi. No także jak zwykle mój błąd, co nie? Także dobra, pozbieram sobie też, no ale no jak tam, to go nie zbiorę. W ogóle ciężko to zebrać, tak wysoko lata i... O,
lecimy. O, tak. Czyli nie trzeba też zbierać wszystkich, tylko wystarczy te kilka. No także przynajmniej ten plus. Okej, jest kolejne. Jeszcze jedno. Okej, tu już powinno być ostatnie. Jeju, powiem wam, że się tak z tym namęczyłam, bo tego się w ogóle sypać nie da. No zobaczcie, to cały czas lata tak wysoko i... No i nie... Nie, no naprawdę. Już się trochę wkurzyłam, bo takie zadanie robić ja, chyba że ja czegoś... Oho. Okej, udało się. Tutaj nam się coś zaświeciło. Zrobiłam sobie trochę spoilera, bo widziałam, że ludzie już wychodzili z tego kamienia tam, no ale trudno. Uf, o wiele lepiej. Akustyka w tym miejscu jest świetna. Wyobrażasz sobie zorganizowanie tutaj koncertu? Ha, to by dopiero było. Nie wierzę, że jesteśmy w przesmyku diabła. Jesteśmy prawdopodobnie pierwszymi ludźmi od wieków, którzy wkroczyli do tej enklawy. Na ulicach Jarlejmu krążą plotki o tym, że przesmyk diabła jest czeluścią bez dna, ale stoimy na stabilnym gruncie. Kto wie, czego jeszcze dowiemy się o tym miejscu? Jest tak cicho, nie mogę się zdecydować, czy mnie to uspokaja, czy raczej niepokoi. Musimy przejść naprzód i znaleźć resztę. Muszą tu gdzieś być. Wygląda na to, że to standardowe zaklęcie ochronne. Pani Holsworth i ja natknęłyśmy się na takie w bibliotece. Jestem pewna, że wspólnie możemy je rozproszyć. Okej. Czyli one już tutaj działają. No to ja też. 1, 2, 3. I uwaga, 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 coś się dzieje. Magicznie przejście nam się otworzyło. No to lecimy, bo widzę, że tam jest wykrzyknik. Także okej, mamy całkiem nowe miejsce tutaj odkryte. Nową część nowego miejsca w sumie. Aha, i tutaj już tutaj oni są, no fajnie. Czyli oni tutaj, musimy się namęczyć, a oni już tutaj są, no spoko. Elizabeth, Lisa Linda, czy to naprawdę wy? No, tak się składa, że tak. Okej. Jesteście tutaj w przesmyku diabła, naprawdę tutaj jesteście. Tak, Anna, jesteśmy, dzięki Aiden, nic wam nie jest. Czyli to wasza sprawka. Sprawiłyście, że opiekun życia ponownie wzrósł i szłyście przez splot gaju, by nas dotrzeć, prawda? Zgadza się tam. Oczywiście, że tak, od tego są przyjaciele. Czy nikomu nic nie jest? Z nami wszystko w porządku, moi drodzy. Przesmyk diabła może nie jest najwygodniejszym schronieniem, ale Steve dotrzymała słowa i zadbała o nasze bezpieczeństwo. To jak baśniowa przygoda w prawdziwym życiu. No nie wiem, Beatrix. Spodziewałam się trochę więcej emocji po pradawnej, tajemniczej, magicznej czeluści. Bez Steve jest tu podejrzanie cicho. Bez Steve? Gdzie ona jest? Steve odpoczywa. Otwarcie portalu i przeprowadzenie nas na drugą stronę kosztowało ją sporo energii, co widać po fakcie, że nie była w stanie utrzymać portalu tak długo, jak chciała. Dość już odpoczęła. Musimy z nią porozmawiać i przekonać ją, by zostawiła Pi w spokoju, by ta wynurzyła się z bagna i pomogła nam dokonać transformacji Concord. To nie będzie konieczne, Lisa. Rozmawiałyśmy z Steve i doszłyśmy do porozumienia. Jakiego porozumienia? Okej, ona tutaj jest. Ojej, zjęła maskę. Ładna jest. Ładna jest, bez maski. Przywrócę źrebakowi jego prawdziwą formę konia strażnika w zamian za 5-listną koniczynę. A, nie można się tak do kogoś zakradać. Wspólnie z Jessicą ukradłyście dokumenty pani H. Skąd mam mieć pewność, że to nie jest pułapka? Nie interesuje mnie konflikt pomiędzy różnymi jeźdźcami a jeźdźcami duszy. Pytanie brzmi, czy jesteście gotowi na to, co was czeka? Transformacja Concord, ojej, ona jest naprawdę ładna i ma takie oczy głębokie. Transformacja Concord będzie wymagającym zadaniem, które wypróbuje wasze zdolności jako jeźdźców duszy, ale aby to zrobić, potrzebna jest każda z was. Jesteśmy gotowe już od dawna. Okej. Więc zaczynajmy, czeka nas wiele przygotowań. Nie podważam waszych zdolności jako jeźdźców duszy, lecz wasze dotychczasowe doświadczenie nie przygotowało was na straszliwe nieszczęścia, które za naszą sprawą wkrótce się wydarzą. Aha. Vala nauczyły się panować nad mocą chaotycznej energii, ale widziałyście scenę, jaką płacę własnym ciałem. Wejdźcie do jaskini i spójrzcie w studnię Pandemonium. To jedyny sposób, by dowiedzieć się, czy wytrzymacie znajdującą się w niej niestabilną magię. Nie podoba mi się to Sif, ale wiem, że nie mogę odwieźć jeźdźców duszy od ich misji. Anne, Alex, Linda, Lisa, Elizabeth, zwróćcie uwagę, kogo spotkacie przy studni Pandemonium. Legenda głosi, że będzie to ktoś, kto odzwierciedla część waszego najgłębszego wnętrza. Okej. Boziu, co tu się dzieje? Wchodzimy do jakiejś jaskini. No mega mi się to podoba. Trochę smutno, że... Okej, wchodzimy bez konia.
Właśnie a propos konia, to już nie musimy mieć startowca. Z jednej strony jest spoko, kiedyś narzekałam na to, a teraz mi trochę smutno, bo to jednak miało taki swój klimat, no ale dobra. Po uwolnieniu czwartej dowódczyni nasze szeregi będą kompletne. Wtedy będziemy mogli zacząć budowę bramy. Cisza, ktoś nadchodzi. O Jezu, to nie był jakiś pan Sans czy coś takiego? Oh my gosh. To się przedstawia dosyć interesująco. Elizabeth, co do? Dlaczego tak wyglądasz? To byłam mówisz, ale kim jesteś? Dlaczego tak wyglądasz? Rzuciłam nas jakąś kulą. O ty wredna małpo. I co mam zrobić? A różowe światło prosto w oczy. Mamy tutaj jakieś te. To jest chyba ta studnia. Spoglądasz studnię pandemonium. Najwyraźniej nic się nie dzieje. Teraz możesz wyjść. Ale nie wiem kto to był. Halo, bo kazali mi zwrócić uwagę na to, kogo tam zobaczę, ale nie wiem, kto to był. To była jakaś czarna postać, która po prostu walnęła w nas jakimiś kulami. No ale dobra, no w studni nic nie zobaczyliśmy. Nie wiem, czy to jakiś znak, że się po prostu nie nadajemy, czy nie mieliśmy szczęścia po prostu. Ale dobra. Wracamy do dziewczyn. No tak w sumie to miały tu przyjść z nami, a w końcu przyjechałyśmy same. Kurczę, ale mnie wkurza ten bug, który jest teraz, że jak schodzicie i wchodzicie, to wodze zostają przy ciele, a nie w rękach. Przysięgam, że to była ona, Elizabeth. No kurczę, no, tak myślałam, ale nie było widać twarzy. Powiedziała mi, że powinnam... Nie pamiętam, co powiedziała, ale potem poczułam się lepiej. Właściwie to nie ujrzałam. Aha, dobra, czyli to po prostu każda była osobno i Alex zobaczyła Elizabeth. Ciekawe, kogo my zobaczyliśmy. Poczułam tylko obecność niezwykłej istoty, która nakłaniała mnie, bym pozostała silna. Gdy wychodziłam, przysięgam, że słyszałam dźwięki harfy. Zobaczyłam swoje odbicie w innym życiu, bez bliz, tak jakby do wydarzeń w Pandory nigdy nie doszło. Czy to dziwne, że gdy powiem, że nie różniłam się tak bardzo od tego, jaka jestem obecnie? Pan Sans, on był w tej jaskini. Był, ja też go widziałam. Niczym złowroga aureola otaczały go matki Garnoka, które wyłoniły się z czeluści studni. A ty, Elizabeth, co udało ci się zobaczyć? Albo raczej kogo? Elizabeth, pana Sansa, Katrin, siebie. O, siebie, ale głęboka teoria. Tak szczerze nie wiem, kto był tą czarną postacią, ale widziałam tam pana Sansa. Ty też, co? To wydawało się takie prawdziwe, jakby naprawdę to był. Czułam jego smutek, jego wstyd, ale też złość. A może to nie była jego złość, tylko Garnoka. Okej, ciekawe, kogo my tak naprawdę widzieliśmy. Studnia pandemonium was nie pochłonęła. Jesteście gotowe na to, co nadejdzie? Waszym następnym zadaniem jest zdobycie maski podobnej do mojej. Vala, Pandoriania, a nawet lepiej wam znani użytkownicy magii korzystają z masek na wiele sposobów do praktykowania czarów. Dzisiaj użyjecie tych masek, by skupić swoją magię. O, ho, 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 stop D? Nieźle. Moje lojalne kruki chronią kolekcję nieużywanych masek. Po waszych minach widzę, że rozumiecie, jak trudne wyzwanie stoi przed wami. Byłoby niedopowiedzeniem stwierdzić, że żywię do was urazy w związku z tymi błyskawicowymi incydentami. Ach, oto jeden z moich sługusów. Podążajcie za nim. Okej, czyli mamy podążać za sługusem. A, no to jest kruczek. No dobra, no to lecimy. Lecimy wszystkie, więc fajnie. Ciekawe, kiedy w końcu Anna dostanie swojego konia, a nie będzie na tym jeździć. No a co, wy się mosta boicie? No chodź. A dobra, bo teraz muszę kliknąć dalej. Bo chyba jeszcze nie byliśmy. A co ty? One spadły tam? Mam spaść na dół? A, no dobra. Co tam? Jesteśmy teraz nieśmiertelni. Będziemy... Czy ktoś jeszcze usłyszał, jak Siwa mówiła, że studnia nas nie pochłonęła? Jakie niebezpieczeństwo na nas tam czyhało? Cieszę się, że mi tego nie uświadomiono. No, mam podobnie. Myślę, że dzięki temu byłam bardziej ciekawska i otwarta niż przestraszona. No tam, spoko. Przeżyłyście. Nic się nie stało. Przeżyłyście i nie wiem, gdzie mam dalej jechać. Chyba na górę, aczkolwiek... Nie jestem w sumie pewna, bo tutaj jest strasznie zawiło, ale dobra, no to tak, tutaj jest Anna. Także tak, to będzie na górze. Jak one tutaj się dostały? Przed chwilą były na dole. Okej. Gdzie dalej? Sif jest trochę straszna, to znaczy w porównaniu z innymi znanymi nam wiedźmami. Cieszę się, że jesteśmy za duże, by nas pożreć. Nie, no ona właśnie jest taka ładna, no nie? W sensie ładną ma grafikę. No już naprawdę się nie mogę doczekać. Okej, lecimy tu. Naprawdę już się nie mogę doczekać, aż nam zmienią tą grafikę postaci. Już tak dawno było o tym mówione i kurczę, nadal nic.
Jesteśmy na miejscu, widzę maski. Żeby zaoszczędzić czas, sugeruję po prostu porazić te kruki i w ten sam sposób strącić maski z drzewa. Zaczynamy? Ktokolwiek wymyślił tę brutalną taktykę z błyskawicami, jest bardzo złym człowiekiem. O kurka, one mówią. Nie no, Aleks jest świetna. Zastanowimy się nad przyznaniem wam dostępu do masek, jeśli przekażecie nam tego geniusza wojny. Co? Nie, chcieliśmy tylko ochronić nasze własne wiedźmy. Przerażałyście wszystkich. Wiesz, jakie to uczucie dostać błyskawicą? Uch, nie. Cóż, dla twojego dobra lepiej, żeby tak zostało. I może na drugi raz bardziej rozważnie z tego korzystaj. A teraz sio, zajmę się tym. Ona miała piłę w ręce. Komicznie to wyglądało. Aleks, czy ty właśnie to wyciągnęłaś z torby na siodło? Nie, chyba taką składaną. Hej, wcale nie przybliżajcie się do tego, by nas przekonać do swoich racji. Uch, może po prostu... Może mogłybyśmy po prostu rzucić czymś w maski i je strącić? Teraz grozicie nam, że będziecie w nas czymś rzucać? Już zawsze będziemy wrogami. Do tej pory cierpliwie obserwowaliśmy sytuację, ale pora byśmy coś zaproponowali. Zaoferuj krukom coś do jedzenia. Na szczęście mam w torbie ogromny zapas chipsów serowych. Okej, czy co mamy zrobić? Mamy coś tutaj w wyposażeniu. Ona widzę, że zeszła, no to my musimy też, okej. Aha, okej, czyli robimy to podstępem, rozsypujemy chipsy serowe, okej. I widzę, że te chipsy wyglądają trochę jak grzyby albo coś takiego. No dobra, no powiedzmy, że się nabiorą. Kuszące, zlatujemy do was, smakujemy wiele lepiej niż robaki. No dobra, maski są wasze, ale pod jednym warunkiem. Od tej pory oczekujemy cotygodniowych dostaw chipsów. Tak, pewnie, obok uratowania Jarzyku przed mrocznymi miejscami, zamknięcia pandoriańskich szczelin i powstrzymania nadejścia garnoka jest to z pewnością jedna z rzeczy na naszej liście zadań. Tak, upewnijcie się, żeby tak było. Oto maski, nie przejmujcie się nimi pomarańczowymi okruchami. No nieźle to wymyślili. Wsiadaj. Jesteśmy już tutaj, fajnie, że nas przeteleportowali. Jak się wam udało to zrobić? Jestem pod wrażeniem, że je macie. Musicie znać naprawdę potężną magię. Oczywiście i mamy, poczekaj, no dobra. Więź między koniem duszy i jestem duszy jest niepodobna do żadnej innej. To ważne, by przed transformacją uchwycić tę esencję. Ale masakra, tyle jak dużo paty nam dają. W sensie masakra, nie, no fajnie. Anne, musisz zagłębić się we wspomnienia dotyczących waszej relacji z Concord w jej poprzednim wcieleniu. Przespaceruj się krętymi ścieżkami tego miejsca i wspominaj. Jak znajdę tu moje wspomnienia? Nigdy nas tu razem nie było. Twoje wspomnienia wylały się do studni i skrystalizowały we fragmenty, które rozproszyły się po całym tym miejscu. Znajdź je, zbadaj, a następnie użyj niebieskich płomieni, by przyciągnąć te elementy do maski i stworzyć potężną magię. Idź, wędruj i pamiętaj, co czyni ciebie i Concord tak wyjątkowymi. Wow. Czyli po to zbieraliśmy te świetliki i pewnie ja będę też to musiała robić. Poczekajcie, zobaczymy sobie tylko, jak ta maska wygląda. Jestem przytłoczona, nawet nie wiem, od czego mam zacząć. Boję się, że to będzie bolesne, bardzo. Nie cierpię czuć się tak niepewnie, ale pomożesz mi, Elizabeth? No jasne. Użyj mi ognia, czyli ja muszę to zrobić. Dobra, to załóżmy. Dzięki bohaterskim. Ładna taka, wiecie, nie widać nam twarzy, tajemnicza. Dobra, muszę jakoś tak tutaj coś takiego robić. I okej, będzie jakieś wspomnienie czy coś takiego. To czekamy. No i tyle, okej, czyli mamy tak po prostu jeździć od jednego do drugiego i po prostu robić to za nią. Jeju, ja się bardzo boję i że się to zgubię i myślę, że to będzie bardzo prawdopodobne. Aczkolwiek no mamy mapę, tylko że to jest kręte ścieżki milion. O nie, wróciłam do jaskini, to ja źle pojechałam coś. Ajajaj. No i mówiłam, że tak się stanie. Umiem przewidywać przyszłość. Dobra, spróbujemy. Kurczę, ja będę musiała się jakoś Nie, ja się zgubię na 100% tutaj. Może po prostu już jak tam będę, to się odezwę. Po kilku próbach się w końcu udało, powiem wam. To jest naprawdę ogromne. Tam jesteśmy teraz blisko wyjścia, tego wejścia po prostu. Ona już tutaj jest, mogłabyś nas przeteleportować po prostu, a nie, że ja tak muszę biegać. I tutaj widzę, że teraz się świeci coś. No ładnie. To był dzień, w którym Concord i ja się poznaliśmy. Zmierzchało. Mama przyprowadziła mnie do stajni Jorvik po raz pierwszy i on tam był. Natychmiast nawiązaliśmy nić porozumienia. Przytuliłam się do jego grzywy. Pachniał jak ciepły, wiosenny dzień, siannymi kwiatami. Wtedy wiedziałam, że znalazłam swojego konia duszy. Wow. I co teraz?
teraz? Co teraz? Nadal mam tutaj klikać? Czy to było to miejsce, czy jak? Aha, czyli mamy teraz znaleźć to miejsce. Mogę jechać za nią, okej. Wcześniej jakoś nie widziałam, żeby ona biegła. To nam bardzo ułatwi sprawę, powiem wam, bo tu się naprawdę łatwo zgubić. Ale dobra, no bo tu jest to... tu jest teraz to chyba blisko. Czy to jest już tam? Tak. To już się świeci tutaj, czyli po prostu mamy coś podobnego jak wtedy z tymi wspomnieniami Katni, że po prostu mamy to przeżywać jeszcze raz. Bardzo fajnie, podoba mi się taka forma. O, szczęśliwe wspomnienie, nie dowierzę, że byłam taka radosna. Concordia, pozowaliśmy dla Dereka, a pod koniec zdjęć mój konik założył długą blond perukę i ogromne okulary przeciwsłoneczne. Okej, okay, jeszcze raz. No i idzie teraz. Teraz jest tutaj nad tą wodą. Powiem wam, że ta historia i no to, co teraz jakby się tutaj przypomina i opowiada, to jest po części, już ją znam, ponieważ jest ona trochę z książki Star Stable, chociaż tam jest chyba opisana Liza, już dawno tego nie czytałam. Tam jest chyba Liza opisana. Aczkolwiek też pamiętam to z gry tej takiej pierwszej Star Stable. Kurczę, nie wiem jak ona się nazywa, coś tam z Jeźdźcami Duży chyba i tej części o Anie. No tam jest właśnie, stąd jest ta cała historia i fajnie, że ją teraz nam opowiadają, fajnie, że ona się zgadza z tym, co po prostu było opowiedziane tam, no bo tam była właśnie ta pierwotna wersja. Także tyle. Dobra, tu już się zbliżamy na tą wodę, w ogóle no ja już mówiłam, ale tą wodę mam okropną, bo ona jest po prostu w najniższych ustawieniach graficznych, ale mój komputer inaczej nie pociągnie, także przepraszam. Dobra, jesteśmy. Co teraz nam pokażesz? Ach, wtedy po raz pierwszy otworzyłam... Nie, otworzyliśmy portal i podczas treningu z Flipem czułam się potężniejsza i bardziej połączona ze światem, niż mogłabym sobie wyobrazić. Okej, okay, Flip. Jeju, co się dzieje z Flipem, bo już zapomniałam. Gdzie jest? A to zniknęło. Czyli mam tutaj coś... Okej, klikamy tu. Czekamy tu i czekamy, co się dzieje. Czyli teraz tu. W ogóle ja odwalam całą czarną robotę, bo ona nawet tej maski nie nosi. Ja tutaj muszę się wykosztowywać, a ona po prostu przypomina i opowiada nam te wspomnienia. No ale dobra, lecimy do następnego. Jesteśmy na kolejnym. Nasze pierwsze zawody. Trenowaliśmy całe tygodnie, ale przegraliśmy z Kretesem. Concord mnie wtedy pocieszał, delikatnie przypominając, że porażki też są częścią życia i że zawsze możemy spróbować jeszcze raz i jeszcze raz. Nie zdawałam sobie wtedy sprawy, ile te słowa będą kiedyś dla mnie znaczyć. To wspaniałe wspomnienie, ale przeczuwam, że to, którego potrzebuję do transformacji, wciąż gdzieś tu jest. Spróbujmy je znaleźć. Ojej, okej, okay, to też było mocne, ale to jest prawda. Bez porażek by się nie zdarzały sukcesy, także pamiętajcie o tym wszyscy zawsze i... No, nie można się załamać po prostu. Aż mnie teraz skłoniło do refleksji, bo tutaj takie głębokie sentencje się pojawiają. No naprawdę mocna. Zapowiada się. No nie wiem w sumie ile już zrobiliśmy, ale naprawdę jak na razie jest nieźle. Jest dużo fajnych rzeczy. Okej, okay, teraz przybiegliśmy już do tego mostu na samą górę w ogóle, więc no to już może być ten moment. Więc okej, czekamy. To jest to. Concordia przed Pandorią, przed wszystkim. No tak, czyli miałam rację, to będzie to. To była ta noc, kiedy wyjechaliśmy na zawody w ujeżdżeniu we Francji. To nasze ostatnie wspólne szczęśliwe wspomnienie, zanim Concord został zabrany, a ja zniknęłam. To tego Sif potrzebuje do transformacji. Pochwyćmy to wspomnienie i wróćmy do niej. O, wow. No i miałam rację, czyli zaraz ten most. Kurczę, teraz mamy tak daleko do tej Sif. Tutaj się... Wspinaliśmy przez góry doliny. Okej, okay, trochę sobie skrócę, udało się. Czyli tak, właśnie tego wspomnienia potrzebowała. No i dobra. Dosyć znacznie sobie skróciłam, bo tak to długo się tam jedzie. Ale na szczęście się udało. Chodź, Sif. To wspomnienie będzie idealne. PD, powiem wam, teraz tak szybko leci, że no szok. Jestem zadowolona.
Nie mogę się podjąć. Okej, okay, no to czyli coś będzie, coś będzie. Nadszedł czas. Okej. Okay. Okej, okay, ja coś robię. Z tą maską wyglądam trochę przerażająco, ale ona dodaje klimatu. Jest Concord, jeju, ja coś tam w ziemi grzebiemy. Czy na pewno wszystko jest odpowiednio przygotowane? Żadnych skrótów, bez szansy, że coś pójdzie nie tak? Anne, wszystko będzie dobrze, jesteśmy z tobą. Z tobą też, Concord, dasz sobie radę, siostrzyczko. Mają rację, mała, wszystko będzie dobrze. Jeźdźcie duszy, pora zobaczyć niewidziane. Pamiętajcie, że aby dać, musicie najpierw zabrać. Załóżcie maski, skupcie się i przygotujcie na transformację konia strażnika. O wow, no to jest chwila, na którą czekamy wszyscy chyba od kilku lat, odkąd ta fabuła idzie do przodu. No, no, naprawdę niesamowite. Jeju, aby się udało. Tak szczerze, chciałabym już zobaczyć po prostu Concorda w swojej zwykłej postaci. Dobra, nie gadam, bo to psuje klimat. Będę przez chwilę cicho. Skrzywdzony. Drugi, by związek z jeźdźcem był odnowiony. Trzeci, dla korzennych ścieżek nieznanych, natury i magii związków niezbadanych. Czwarty, dla śpiących strażników przebudzenia i piąty, dla runicznych kamieni zniszczenia. Weź je, wirze, przez morza i ląd, rozłącz i odnyw, napraw i złóż, ulecz i zniszcz, czerp z chaosu, by rozerwać na strzępy. Przywołuje energię ze studni pandemonium, jest zbyt niestabilna. Może... Co może? Co tam się stało? To czuję się teraz, jakbym oglądała film, tak szczerze. No fajnie jest to zrobione, mega fajnie. Okej, okay, ogonek nasz koń runiczny. Jej, chyba się udało. Ja nie mogę. Concord, to naprawdę ty? Duszo słońca, nosicielka światła, Aiden, przyćmiewasz całą ciemność. Jesteś moim miejscem, Anne Van Blissen. To naprawdę ty. Nigdy nie pozwolę, by coś ci się znowu stało, Concord. Nigdy. No ja wam powiem, że ja mam teraz dreszcze w ogóle na całym ciele. Aż mi łza nawet pociekła z oka. No bo jej, w końcu Concord, po tylu latach może... Ale super, że się udało. No naprawdę, jeszcze po tym... Po tej książce z SSO, no nie no, no świetnie. Coś jest nie tak, czuję to w ziemi. No fajnie, Lisa, zepsułaś mi całą chwilę uniesienia. No dzięki. No ale wiecie, no nie, nigdy nie będzie tak, że wszystko będzie w porządku, teraz umrzemy. Jak już się udało. No czyli ta studnia nie wytrzymała napięcia po prostu. No tak, no tak. No to możliwe, że zginiemy, ale udało się nam osiągnąć cel, więc... No, sprawa. To właśnie widziałam w moich wizjach. Coś powstanie z głębin i zagrozi zniszczeniem całego Jorwiku. Aha. No dobra, co nam masz do powiedzenia? O, Concord już ubrany. Nie no, Concord. Musi być zdjęcie, tylko z tą maską to tak średnio bym powiedziała. Zdejmę to. Okej, okay, mam zdjęcie. Dokonało się. Aha, czy coś ukrywasz? Muszę siedzieć na koniu. No to już wiadomo, że będzie jakaś ucieczka stąd. No fajnie. No fajnie. Ze studni pandemonium podnosi się chaotyczny wir. Obawiam się, że niedługo będzie próbował pochłonąć całą energię na swojej drodze. O nie, ucieknij. To jest właśnie źródło energii, które wysysa ze mnie siły. Idźcie, musicie uciekać. Ochronię was przed tym, co najgorsze. Słyszeliście ją? Uciekajmy. A, okej. Okay. O nie, o nie. Czyli ona nas... O nie. Musimy uciekać. Gorsze, ja tutaj przecież umrę. Ginę w tym wirze. Jeszcze oni mnie zostawią. A co z tym koniem, na którym kurczę Anna przyjechała? No nie fajnie, zostawimy go tutaj. Zostawimy go tutaj w tym nie wiadomo czym. No nieźle. Mam nadzieję, że nam się to uda przejść. Taki wyścig po prostu zawsze jest w fabularnej aktualizacji. No nie wiem, czy zauważyliście. Zawsze jest taki wyścig, w którym nam coś zagraża i musimy po prostu uciec. W ogóle Anna po tylu, po takim długim czasie, w którym
jakby się nie widziała z Concordem i nie jeździła na nim, to teraz tam sobie wsiadła i pojechała. Nie wiem, czy to... No, w sensie, no w sumie to jest kwestia czasu i życia ogólnie, więc nie miała innego wyjścia, co nie. Okej, chociaż Lida to... naprawdę koniu, jeszcze mi tak gra... Dawaj sprint. Jest. No i wszyscy nam uciekli, bo już chciałam mówić, że Linda chociaż na nas poczekała, ale nie uciekła od nas. Ciekawe, czy w ogóle jedziemy jakąś okrężną trasą, czy chociaż taką jakąś... chociaż taką skróconą. W ogóle myślę, nie mogę kończyć, co się za dużo dzieje. Duża akcja. Dawaj. Czemu Lisa przyjechała w ogóle z drugiej strony? Okej. Tutaj wyrosły korzenie z tego przejścia. Tak, chyba się zbliżamy do wyjścia, bo tam już coś kojarzy tą trasę. Okej, coś chyba źle pojechało. O nie, dawaj! Jakby to musiała jechać od nowa, to ja dziękuję. Okej, udało się. Za dużo dzieje. Ale aktualizacja ogólnie sztos, bo no przyznajmy wszyscy, że na ten moment po prostu czekaliśmy już od kilku lat. Okej, to jest jakieś... Mamy tutaj... Aha, bo oni się chyba... Jakiś błąd był, bo się zatrzymali. Myślałam, że to już to. Ale nie, oj, wyszliśmy, nie wiem, do wygrani chyba. Jest! Udało się. Wiecie, ale nie mogę to powiedzieć. I gdzież my jesteśmy? W nowej grani zapewne. Tak, tutaj... Nie, co ja gadam? Nie, jesteśmy tutaj blisko Stejny Jorvik. W ogóle to wygląda jak nowa grań, totalnie. Słodki, złoty piasek, mogłabym uklęknąć i go pocałować. Wow, ale tutaj Concord majestatycznie wygląda. On jest tutaj najwyższy z tych koni tutaj. Miejmy nadzieję, że Sif powstrzyma to coś, co właśnie uwolniło się ze studni Pandemonium. Nie było łatwo. Sytuacja w Przysmuku Diabła wydaje się stabilna. Chyba. Pojedźmy do opiekuna życia. Mamy tyle do przedyskutowania i wszyscy powinniśmy zobaczyć tę małą obsadzonkę w pełnej okazałości. No, czyli wy jedziecie, a ja mam dojechać. Wiadomo. Okej, no właśnie widzę, ile się nagrywa i nie wiem, co tu się stało, że jest tak długo. Byłaś taka odważna, Concord, brakowało mi tego. Byłaś? To ona jest nadal nią? O nie, myślałam, że to jest ten. Że to jest on, teraz jest Oniarem. Dobra. Jestem przeszczęśliwa, że znów mogę z tobą jeździć, jest tu słońca. Może nie pamiętam wszystkiego, co razem przeszłyśmy, ale czuję to, gdy cwałujemy. Czy jesteś tą samą Concord? Oczywiście, że tak. Jestem koniem strażnikiem Anne von Blissen, lojalnym wobec Aiden, obrońcą Jorviku. Elizabeth, dołącz do reszty. Concord i ja potrzebujemy chwili na osobności. Okej, no dobra, myślałam, że ona będzie teraz już swojej dawnej płci męskiej, ale niech będzie. Gdzie mamy jechać? Mamy jechać tam. Dobra, no to już się zobaczymy na miejscu. Wow, to drzewa wyrosło takie wielkie. No nieźle, ja to pamiętam, jak to podlewaliśmy i no to było, wiecie, jakie zresztą pewnie sami to robiliście. No, ale no nieźle, mamy nowe drzewko, które będzie ozdobą Jorviku. Hej Elizabeth, wreszcie jesteś z nami. Czy ktoś jeszcze zauważył, że te błyskawicznie rosnące korzenie próbowały nam tym razem pomóc? Dziwne. Czy wszyscy są cali? Anne i Concord chyba wkrótce tu będą, prawda? To chyba dobrze, że po tym wszystkim spędzą trochę czasu tylko we dwie. Wszyscy się mają dobrze. Blondynka odprowadziła pszczółcie i mnie... Pszczółcia! Bezpieczne miejsce. Nawet ja wróciłam w jednym kawałku, chociaż minęło wiele księżyców od momentu, gdy ostatni raz dosiadałam konia. Ha, ha. Blondynka była tak dobrą towarzyszką dla Anne. Zapewnimy jej najlepszą kurację w spa na ranczu starszej. No okej, czyli ona, pani Hodgsworth, pojechała na tej blondynce, bo już się zaczęłam martwić. W ogóle wiecie, że jak teraz się spytali, że blondynka ją odprowadziła, to ja myślałam, że chodzi o Anne, tylko po prostu nie pamiętam jej imienia. Ale koń się tak nazywa, okej. Pani Holzworth, czy Steve będzie wszystko w porządku? Walczyła z całych sił przeciwko tej nawałnicy magii. Co jeśli nie udaje się tego zatrzymać? Steve jest dość silna, by powstrzymać chaotyczny wir. Założę się, że w swoim życiu widziała o wiele gorsze rzeczy. Okej. Anne do nas. Concord, spójrz tylko na siebie, wyglądasz bajecznie. Witaj z powrotem, mała siostrzyczko. Bracia, dobrze wam wreszcie dotrzymywać wam kroku. Ale nie jestem już tak mała, prawda? Nie, jesteś o kilka dłoni wyższa ode mnie. Co za widok. Grupa jest w duszy i koni strażników jest w komplecie. Moi bohaterowie, pozwólcie mi zrobić wam zdjęcie, abyśmy mogli zapamiętać tę chwilę na zawsze. O, też jestem w samym środku, ale super.
Mam nadzieję, że wyślecie mi to zdjęcie. O, no mega fajnie. Mega fajnie to wymyślili. A teraz, jaki jest nasz następny krok? Musimy znaleźć mrocznych jeźdźców i skopać im... Liso, nie. Teraz świętujemy. Długo na to czekaliśmy. Czy możemy potem pojeździć po wyspie? Concord, musimy sprawdzić nasze stare ścieżki. Dobry pomysł. Pani Holdsworth, dołączy pani do nas? Nie, moje drogie. Muszę jechać do Moorland i tam już zostanę. Już dawno powinna być w domu. Ta przygoda wyczerpała moje biedne, stare kości. Pszczoły bardzo za mną tęsknią i ja za nimi też. Ależ pani Hatak, nie można. Potrzebujemy pani. Ależ pani Hatak, nie można. Potrzebujemy pani. Skarbeńki, pokazaliście, że świetnie sobie radzicie. Macie siebie nawzajem i tylko tyle wam trzeba. No dalej, pszczółciu. Upewnij się, że dotrze do Fortu Maria. Pa, pa. Dziękuję za zabranie mnie na przygodę życia jeść ze suszy. Mogłabym napisać książkę o tym, co mi się przydarzyło. Trzymajcie się. No tak, jeść ze suszy od dzisiaj jesteśmy. Beatrix jest taka słodka. Przy jej wiedzy i tym, że przeczytała każdą książkę z biblioteki Fortu Maria, jestem pewna, że mogłaby napisać wyjątkową powieść. Hej, czujesz to? Delikatny zapach wady cukrowej. Dziwne, nie jesteśmy w pobliżu cyrku. Idzie burza. Powiedziałaś waty cukrowej? O nie. O tak, mes amis. Idris, to nie jest odpowiedni moment. Właśnie świętujemy, a ja nie jestem w nastroju na imprezowe sztuczki. Fete w takim momencie? Ptaszny, nie macie pojęcia, co się dzieje. Mówisz o chaotycznym wirze? Tylko na to spójrzcie. Przerażająca, wirująca macka zagłady, która unosi się nad zapomnianą czeluścią zwaną przesmykiem diabła. Ach, Idris, zawsze pojawia się w idealnym momencie, prawda? Ale fajnie go zobaczyć znowu. No nieźle. Ach tak, Idris, byliśmy tam, gdy to się działo. Byliście tam? Chcesz mi powiedzieć, że to wy jesteście przyczyną tej nieuchronnej zagłady? Macie w ogóle pojęcie, jakie siły uwolniliście? Byłem głupcem, że dałem wam pięciolistną koniczynę. To, co zrobiliście, nie ograniczy się do tego miejsca. I nie mówię tylko o miejscu, ale i czasie, tak postrzeganym przez waszą ograniczoną ludzką świadomość. To odbije się echem w przyszłości, teraźniejszości i przyszłości. Nawet ja, wielki Idris, nie mogę przewidzieć, jak objawi się ten chaotyczny wir, który uwolniliście. Jasne, wygląda strasznie, ale listy duszy nareszcie są w komplecie. Damy sobie z tym radę. Uch, nie mówcie, że was nie ostrzegałem. Po prostu mamy szczęście, że zwykłe jarzwickie pchły tego nie widzą. Tylko magicznie uzdolnieni potrafią dostrzec to, co znajduje się poza skrywającym prawdę zaklęciem. Póki co... jest duszy. Idris naprawdę zepsuł nam imprezę. Wydaje się dość zaniepokojony chaotycznym wirem uwolnionym na Jurwiku. Nie mam pojęcia o tym, że Sif ma wszystko pod kontrolą, prawda? Prawda, chyba. Pora udać się do stajni. To był długi dzień. Jestem pewna, że konie potrzebują odpoczynku. Nie chcę. Jestem dorosłym koniem. To ja decyduję, kiedy uciąć sobie drzemkę. Jak na mądrych, magicznych strażników będących na posterunku od eonów, niekiedy naprawdę zachowujecie się jak zgraje smarkaczy. No dalej, Tinkan. Pojedźmy do boksów i umyjmy cię. Masz na grzywie błoto z przesmyku diabła, ohyda. Ach. Korncourt i ja udamy się na szlaki Jorwiku. Do zobaczenia, przyjaciele, i dziękujemy za wszystko. Czyli wszyscy się rozeszli. O, portal do Pandory. Nie, Ano, nie jedź tam. Żebyś tam nie wpadła i ja nie mogę. Czyli zostaliśmy z Lisą. Ależ to była przygoda. Będę na ranczu starszym, jeśli znów zechcecie się wybrać na przejażdżkę. Teraz, gdy jesteśmy w komplecie, damy sobie radę ze wszystkim, co nas spotka. Aha. Zaktualizowali nam Concorda. Okej, bardzo fajnie. I Sif. No i to było chyba na tyle dzisiaj. Mamy dużo rzeczy do przyszłych aktualizacji. Fajnie się to rozwiązało. Bardzo fajnie, że Concord w końcu jest dorosły i mi się mega podobała ta aktualizacja. Była klimatyczna, mega dużo rzeczy się zadziała, takich, które miały się zadziać. O, okej, to nie jest koniec, a już się chciałam żegnać. Jesteś, nic ci nie jest, mam nadzieję. To było tak głupie i lekkomyślne. Okej, to jest Sabin. Uważaj, wkrótce trzymasz to, po co przyszłaś. Chyba, że dla ciebie koszt jest zbyt duży, by usprawiedliwić te metody. Nie, coś innego cię dręczy. Ach, widzę błysk żalu w tych ciemnych oczach. Twój wróg umocnił się i wrócił mu siły, podczas gdy ty mogłaś z nim skończyć. Nie, dobijanie pokonanego przeciwnika jest niehonorowe. Oszczędź mi swoich opowieści o honorze wśród złodziei. Czy twój mistrz wie, że żyjesz zgodnie z tym kodeksem? Przestań grać na zwłokę. Jeszcze nie dałaś mi tego, po co przyszłam. Naszej zapłaty za uwięzienie tej starej wiedźmy Holdsworth i wystraszenia Anny na szlaku. Że co? Anny na szlaku kiedy była wystraszona? No Holdsworth
Była uwięziona. Okej. Dobrze, twoja zaginiona czwarta towarzyszka czeka na ciebie w tym miejscu. Podejrzewam, że kończy jej się cierpliwość. Jesteś pewna, że tam jest? Przeszukałam dziki las i nie znalazłam po niej ani śladu. Nie będę tolerować podstępów. Twoje instynkty i zmysły cię nie zawiodły. Jest zarówno tutaj, jak i nie tutaj. Uwięziona przez ciernie, oddzielona od tego czasu i przestrzeni. Po prostu brakowało ci klucza. Weź go, jest twój. Co? Czyli ona jest zdrajczynią? No tego to się nie spodziewałam. Runehammer. To też już gdzieś było. Siekierą młot galopującego Thompsona. Czy legendy są prawdziwe? Naprawdę obdarzyłaś go nieśmiertelnością? Obdarzyłaś, ha. Ten głupiec powinien był zdawać sobie sprawę, że życie wieczne to przekleństwo. Czy to jest ta jego, nie wiem, żona, klacz? Jakaś... Co tu się dzieje? Dość pytań. Teraz opuść naszą enklawę. Mroczni jeźdźcy, jesteście duszy, druidzi, jorwickie wiedźmy. Wszyscy jesteście tu intruzami. Odchodzę, ale jeśli kiedykolwiek zmienisz zdanie i uświadomisz sobie, że w twoim najlepszym interesie jest pomoc w pokonaniu jeźdźców duszy, to będzie dla ciebie miejsce w szeregach Garnoka. Głupia. W moim najlepszym interesie jest, by żadna z frakcji nie zatriumfowała nad drugą. Moc Wala pochodzi z Pandory i Haasu. Tak długo jak mroczni jeźdźcy i jeźdźcy duszy są skłóceni, czerpiemy z tego korzyści. Czyli ona jednocześnie nam nie sprzyja i sprzyja, bo ona nie może doprowadzić do tego, by ktoś wygrał. Czyli z jednej strony jest nam miła, znaczy dobra, w sensie dla nas, ale jednak nas zdradziła, bo opłaciła tą Sabin. Ja nie mogę, ale tu się bardzo, bardzo dużo zadziało. No powiem wam, że mega świetnie, że to jest, no koniec, że to jest coś takiego, że jeszcze dali nam taki jakby poboczny wątek, który się tak jakby nie zaliczał. I jakby nasza postać o tym nie wie i nikt, ale jakby my wiemy, no świetnie to wymyślili. To jest, myślę, że najlepsza aktualizacja fabularna do tej pory. Ale to będzie dzisiaj na tyle, także ja wam bardzo, bardzo dziękuję i do następnego.